W poprzednich odcinkach. Na wkręta złapane. Ta izolacja to się kruszy w palcach. Tu taka dziura wyszła delikatna w podłużnicy. No zjadło go solidnie. Więc tak, wahacze. Komplet naprzód. Czujnik położenia wałka rozrządu. Poczyszczę przy okazji tutaj te chromiki. No, zrobimy sobie malutką regenerację światełek. Bryka stoi nieruszana już z 3 tygodnie. Zamontowałem ten czujnik położenia wałka. Zobaczymy. A, i tą pompę jeszcze robiłem. Zobaczymy, czy podaje paliwo. Dobra, zapłon. Ten cycek jest. Dobra, coś tam cyka. Pompa słyszę, że podaje. Uwaga. Od razu. Czyli czujniczek działa. Zajebiście. Zajebiście. No dobra, dobra, czyli jest git. Zobaczymy teraz, jak ją poskładam, czy będzie strzelało dalej w kolot. No nic, biorę się za robotę dalej. Odświeżyłem sobie troszeczkę wiązkę całą, jest zaizolowana na nowo. I oczywiście jak to w tym samochodzie. Nie było w ogóle wiązki pociągniętej pod kierunkowskaz, bo nie działały oba kierunkowskazy boczne. Mówię, ciekawe, o co chodzi. Okazało się, że nie ma w ogóle kabli, no to tutaj dolutowałem takie eleganckie kabeleczki. I puszczam właśnie pod błotnik i git jest. No i powoli montuję ten przód. Właśnie się zabieram za montaż przedniej kolumienki. Wszystko co mam, wszystko co potrzeba mam. W zestawie była oczywiście nowa śruba, na szczęście, bo starą, jak widzieliście wcześniej, musiałem przeciąć, bo była tak zapieczona. To sobie zaraz, o, to sobie jeszcze przelecimy smarem, żeby to kiedyś było łatwiej też wykręcić. Natomiast zobaczcie, odświeżyłem sobie, pomalowałem całą tą goleń. Czarno, tu tak samo, wszystkie elementy są odświeżone, sprężynka też. Tak więc no, pora brać się za montaż. Proszę bardzo. Zrobiliśmy sobie, macie zawieszenie Diax Technics. Uwaliłem jeden zwój. Zejdzie te kurde 8 cm niżej. Generalnie to nie wpłynie w żaden sposób na jakąś tam sprawność samochodu czy coś, bo generalnie ten zwój jest tak samo zawinięty z tej strony jak i z tej, więc nic się nie będzie działo, będzie fura nieco niżej się działa. Dwa zwoje to by było za dużo, już amortyzator by się za bardzo schował i nie miałby takiej siły tłumienia, jaką powinien mieć, ale ten jeden tak idealnie właśnie sobie parę centymetrów niżej bryka zajdzie. Bomba uzbrojona, sprężyna ściśnięta. Nakładam teraz sobie elegancko odbojniki, osłonki, tylko muszę teraz wymyślić co zrobić, bo to mi kuźwa spada w dół, wciąga mi go na dół. Muszę jakoś sobie to pochytać. Ale zaraz będzie poskładane. No i fajnie, tak na czarniutko, wszystko elegancko, wygląda prawie jak nówka. No w sumie amortyzatory nowe, sprężyny nie były złe, tak więc myślę, że to jakoś się to będzie bujało. Jesteśmy właśnie na stacji do montażu pojazdów, bo dostałem cynka, że stoi tu jedna E34. Kombiak niestety, ale będę z niej szarpał cały środek, nie liczę tylnej kanapy, bo boczki generalnie pasują. Z drzwi można przyłożyć bez problemu. Tak więc zaraz bierzemy się za szarpańsko całego środka, bo jak widzicie, ten mój to jest śmietnik straszny, bo już tam były z niej wszystkie listwy. Praktycznie wszystko, czego mi brakuje w tym samochodzie, począwszy od jakichś tam mocowania spinek lamp z tyłu, tych takiej na żarówki, kawałek instalacji elektrycznej od świateł, bo tam dorabiałem, takie druciarstwo trochę robiłem. I generalnie wszystko, czego mi brakuje w tym samochodzie jest, więc dzisiaj akurat mam urlop wolny, mamy poniedziałek. Więc biorę się właśnie za moment za szarpanie, przywiozę mi ją tylko z drugiego placu, tu gdzieś postawią i się będę właśnie bawił. Swoją drogą, kiedyś tu pracowałem na tej stacji demontażu, przez 3 sezony wakacyjne sobie dorabiałem. I no, ciekawe miejsce ogólnie, dość dużo fajnych samochodów tu przyjeżdżało, raz kasowałem, kurde, niestety nie, malucha. On miał dla mnie całe 20 tysięcy przebiegu, ale nie potrafili się dogadać ze spadkiem, czy na przykład gość Sierra po dziadku przywiózł jeszcze na czarnych blachach, tą taką pierwszej generacji.
Często wjeżdżałem samochodem na podnośnik, który był w lepszym stanie niż ja miałem wcześniej. Miałem wtedy taką zajechaną Skodę Felicję. Czy zajechaną, nie zajechaną, no starą, już trochę zmęczoną. No tak jak mówię, no bardzo dużo fajnych samochodów przeszło przez prasę i jeszcze nie jedno takie fajne auto przejdzie. Tak więc czekamy, aż mi to przywiozą i bierzemy się do szarpaństwa. No właśnie przyjechała śliczunatka. Wjeżdżają na plac i szarpiemy. Bo jak widać, taka skóreczka tutaj jest. Jest trochę, ale to jest do pasma taka czarna wystarczy, ale nie jest popękane czy półrywane jak u mnie te fotele. Pasażer jest bardzo ładny. Kanapa niestety nie pasuje, boki jak widać bardzo ładne są, tamte już wymontowałem. Biorę całą dechę, środek, listwy. Tu takie fajne listwy BMW, dywany. Tak więc no, dniówka czeka. Jak widać, zdemontowałem praktycznie wszystko co chciałem. Boki, fotele, został tylko jeszcze jeden boczek. Powiem wam, że w 2 godziny się z tym wszystkim uwinąłem. Bez żadnego rwania, wszystko ładnie powykręcane. Bez niszczenia. Jeszcze będę deskę, muszę dogadać, że deskę jeszcze bym wziął, bo ja mam szarą niestety. Zapomniałem o tym. No i co, i w sumie tyle. Został mi ten boczek, jeszcze jakieś tam pierdoły, dupsy. Ale w 2 godziny, że tak powiem, wyszarpałem całe wnętrze elegancko. Oczywiście wykręciłem, nie wyszarpałem, bo to u mnie ma też ładnie wszystko wyglądać. W ogóle panoramy on tutaj ma. Ładny w ogóle, bardzo utrzymany był ten samochód. No ale niestety. Kuniec. Skończy w prasie za jakiś czas, a co można, to się z niego jeszcze wykorzysta. Jesteśmy na etapie montażu drążków, czyli Dekelmar, bo były tanie. No i trochę jest, o, fabrycznie takie coś przyszło, dopiero teraz pakowałem miesiąc po przyjściu. Takie ciachnięte, więc guma jest trochę zepsuta, no ale cóż, ustawiamy teraz zbieżność, panie. Czyli wziąłem sobie długość drążka poprzedniego, to i tak pewnie nie będzie idealnie. No ale to się potem na kartonik elegancko ustawi. Tu mam stary drążek, o, tu spalnika jeszcze. Proszę bardzo. Ślady. Zostawiam tylko jedna rzecz, bo od strony drążka kierowniczego, od przekładni kierowniczej, to powinno być sztywne mniej więcej. No i nawet w tym starym jeszcze to jest sztywne. A w tym nowym, no to tu jest, to idzie paluchem ruszyć, a tego od strony wspornika nie idzie się, więc nie wiem, czy na odwrót. To nie może być inaczej zamontowane, bo w tą stronę są skierowane wejścia do czopów od swoźni, ale nie wiem, wyjdzie w planie, zobaczymy co się będzie w ogóle prowadzić. Drążki poskładane elegancko, od początku do końca. Można montować samochód, tu podociskałem bardzo mocno, tak więc nie ma żadnego luzu. Jestem ciekaw jak z trwałością będzie tego zestawu, bo to tak jak wspomniałem, tanie gówno. Drążek jest w ogóle trochę, czy nie drążek, ten spornik troszkę innego materiału. No ale nie jest, no zobaczymy, no 10 tysięcy jak zrobił to będzie dobrze. Dłużej i tak raczej nie planuję mieć tego samochodu, tak więc będzie git. Składamy sobie powolutku wahacze. Tutaj nabijam właśnie teraz swożnie na ten cały, na tą blaszkę, cały układzik. Nie wiem jak to nazwać w ogóle blaszkę. Frezówę. Tutaj wchodzi potem drążek kierowniczy, a tu 3 śruby z kolumny. No w sumie nie wiedziałem za bardzo jak to poskładał, nie wiedziałem czy ma być na dole czy u góry, a też nie nagrałem jakoś tak szczególnie tego prawego zawiasu. No ale jakoś się udało, myślę, że będzie hulać. Więc zaraz montujemy, kolumienka też dzisiaj wleci, prawa struna, nie licząc tylko przewodów hamulcowych, ale to dzisiaj nie będę wymieniał. Będzie można powiedzieć praktycznie skończona. Ej kurwa, patrzcie jak to elegancko, wszystko świeżutko to wygląda. Wahacze podpięte, tu jeszcze drążka kierowniczego nie podpinałem. Z tego względu, że jak będę montował Mac Persona, żeby łatwiej mi tu było tym wszystkim manewrować. O, jest elegancko, sztywniutko wszystko. Nie tak jak na tych starych częściach latało, kurwa, na prawo i lewo. Się dziwię, że to auto ani prosto jechać nie chciało, na każdej dziurze po prostu nie rzucało na prawo i lewo. Teraz są wszystkie nowiutkie gumeczki, nie są one, tak jak mówię, najwyższej jakości. Ale dla gruza będzie git. Na pewno lepsze to jest niż to, co ten szajstem był. Nie wymieniam gumy od stabilizatora, bo jest bardzo twarda jeszcze. Tym stabilizatorem nie da się praktycznie ruszyć w ogóle. Jest sztywniutko, tak więc na razie tego nie rusza. Niepotrzebnych kosztów, że tak powiem, większych nie generuje. Tu jak widać, trochę wychrupało próg. I tu jest dziura od
od tego, od młota, kurwa, od młota, młotem zaraz będę walił, żeby to wyprostować. Ale od lewarka, bo jakiś idiota oczywiście nie umiał podnieść samochodu jak należy. Tak więc tutaj wezmę to wszystko, wybiję zaraz młoteczkiem elegancko. Mam nadzieję, że coś z tego będzie. Dobra, jakoś ja zaraz to wytnę tutaj ten tą dziursko, kurwa, i cię pospawa, to tak należy. Proszę bardzo, elegancka pianeczka tu pod podłogą. Wygniło w pizdu, bo chamy nie potrafiły tego normalnie pospawać. Powyciągamy, zobaczymy co tu z tego nam wyjdzie. Pierdolone chamy. Zrobiłem sobie dostęp. Wyciąłem w pizdu kawał dywanu, bo ten co tu jest i tak jest spleśniały, śmierdzący, bo tu widać stoi woda. A ja z tej bejcy to tam szarpałem. Kuźwa się zmęczyłem, bo to ciąłem. Z tej BMEczki co tam rozbierałem tego kompika. Też czarny, bardzo ładny dywanik sobie wziąłem, pachnący. Tu taka dziura bez tragedii. Kable sobie odciągniemy. I co? No i spawamy dzisiaj, no. Dobra, wyciąłem tyle trzeba, mniej więcej tu jeszcze odrobinę szlifnę i tam też kawałeczek wytnę. I wstawiam łatę, tu nie ma aż takiej tragedii, jakby się mogło wydawać. Będzie bardzo dobra robota, będzie pan zadowolony. Będzie pan zadowolony. Pianeczkę się da, kurde. Trochę żywicy epoksydowej, kurnie, no oczywiście żarcik, zaraz bierę blaszkę, dopasowywujemy i szpawamy. Proszę bardzo, elegancką łateczkę sobie zmajstrowałem. Przetłumiałem żeblułem, bo dwóch płaszczyzna jest przetłoczona. Już praktycznie jest na ukończeniu. Muszę jeszcze tylko parę szlifów dokończyć, wykonać. I pasuje bardzo ładnie. Ciach. Tylko teraz nie mam lampy włączonej. Ale uwierzcie mi, że pasuje. Tu fajnie. Tu fajnie do profilku dosiada. Muszę tu podoklepywać. Tam trochę naciągnąć. Będzie git. Jak widać, łateczka przyspawana. Nie jestem jakimś mega profesjonalistą. Tak, że tak powiem, amatorsko się bawię taką spawereczką. Zresztą tak jak widać. No ale myślę, że nie ma tragedii. Jeszcze trochę poszlifuję tutaj elegancko. Zaraz zabezpieczę antykorozyjną farbą i takim klejem, tak jak wcześniej widzieliście, nie klejem, tylko taką gumą to zakleimy wszystkie spawy, żeby tu potem woda się nie dostawała i myślę, że będzie elegancko. Od spodu jeszcze trzeba drugą łatę zrobić, bo tu jest podłoga dwuwarstwowa, ale góra jest generalnie zrobiona. Jestem z tego zadowolony, podoba mi się to. Nie jest to piękne, ale na pewno jest to lepsze niż pianka, kuźwa, żywica czy inne gówno. Jest porządna blacha, twarda, spawy są mocne. Będzie gites. Poczyszczony, przygotowany pod malowanie. Tu jeszcze wyrwałem resztę dywanika, tu był gnój, syf. Trochę rdzy poczyściłem, to pomalujemy. Przynajmniej nie będzie już wilgotno w samochodzie. Jak się posprząta, będzie ładnie pachniało, a nie taki syf i pleśń jak była. Tak jak mówiłem, zagumuję tu elegancko te spawy od spodu, tak samo się zakonserwuje i... Prawie jak fabryka, panie, prawie jak fabryka. Teraz użyjemy sobie czegoś takiego, taki sealant, masa uszczelniająca. On pozwoli nam odpowiednio uszczelnić wszystkie spawy, tak, żeby tu woda, bo to nigdy nie będzie 100% szczelne, jak się spawa, tak, żeby tu woda się nie dostawała. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz ogólnie, bo można pospawać ładnie, elegancko, ale potem jak się woda będzie zbierać, trzeba właśnie elegancko wzdłuż linii spawu przelecieć i będzie gites, szczelnie nie będzie się dostawała woda do fury. A więc tak, tu zakonserwowane, piękna robota, nie widać, że coś było robione.
Może mnie do Bayer się motowerkę przyjmą. Jak zobaczą. Natomiast spód trochę trudniej jest zrobić, bo tu jest więcej przetłoczeń. Powycinałem co trzeba. Tu jeszcze łata wleci jedna, a potem tak ładnie się to przykryje. Tu teraz jeszcze będę malować to wszystko, zakonserwuję. Są drogą, patrzcie ile ma rasu z tego auta. Janeczka, elegancko. Tutaj w ogóle problem jest, bo tu jest jakieś oryginalne wygłuszenie czy coś, to idź tam aż do kabiny. Tu jakiś w ogóle, nie wiem, moduł, filtr, chuj wie co to jest. Tu tą dziurę jeszcze zaspawam w tym miejscu, zrobię to jeszcze ładnie dotnę. Tylko muszę uważać, trochę powyciągałem tego, powycinałem, żeby mi się to kuźwa nie zajarało po prostu. Bo to się tam będzie tlić i potem fura po prostu spłonie. Tego byśmy nie chcieli, tak więc biorę się za to spawanie, już mi się nie chce, no ale cóż. Podjąłem się operacji, trzeba ją dokończyć. Standardowo oczywiście dół błotnika też był wyjedzony. Mam gdzieś to położę. Kurde, trochę trzęsę tym telefonem, mogłem. Kupiłem tego gimbala, ale jakiś taki teraz na ten moment jest nieporęczny, żeby go w takich właśnie miejscach, że dobra, nieważne. No i tutaj, o, dziursko. Wyciąłem to chore, że tak powiem. Tu zostawiłem troszeczkę, bo nie chcę, bo tu jest takie przytłoczenie, nie chcę mi się go za bardzo robić. To się nadspawa. I o, moment, może tą łatkę. No i tak tutaj elegancko teraz to pochytam, po to klepię, potem się to zakonserwuję i o, błotniczek, jak się patrzy. Tu sobie profil sobie taki zrobiłem, tak żeby do błotnika dopasować, a tu właśnie do dołu, żeby to przykręcić do progu. Swoją drogą podnosiłem teraz za oryginalnym lewarkiem. Elegancko się podnosi, nic się nie gnie, wszystko sztywne, twardziutkie, tak więc luks. Nie śmiejcie się z moich spawów, wiem, widzę, że to są trochę smarki, ale to jest na dobrą sprawę drugie auto, przy którym coś grzebię migomatem, no i dopiero się uczę, wiadomo. A ten gruz jest po to, żeby się właśnie uczyć. W przyszłości będzie szło lepiej. Tak więc spawam i maluję. Proszę bardzo, wspawane, elegancko, kurde, nie ma dziury. Tu dociągnąłem idealnie, tu jeszcze sobie wzmocniłem trochę, teraz muszę tu dziurę wywiercić na śrubę i potem i tu elegancko wszystko tutaj doły, drzwi trochę chujowe, ale tego nie będę już robił na razie. No i co, i dzisiaj maluję za chwilkę. Ciach, ta strona zrobiona, ale kurde, dosłownie, no znaczy, bo ja robię tak, że przyjeżdżam na warsztat wtorki, czwartki i soboty, żeby moja trochę mi tu nie truła, że poświęcam gruzowi więcej czasu niż jej. Zeszło mi to, no, cztery takie właśnie posiadówy. Wtorek, czwartek, sobota, wtorek. Druga strona zaraz to samo i gites. Chłopak, który wcześniej wykonywał naprawy blacharskie w tym samochodzie, powinien dostać pracę jako jakiś kompozyciarz albo coś. Proszę bardzo. Jak wspaniale ulepione z żywicy. Jest tutaj te, kurde, no, kawałek poszycia podłogi, tutaj dziureczka kolejna z tej strony. Ale to jak widzę, to w każdych BMW-kach tutaj bierze i BMW-ki za 5 koła, 6 też mają w internecie doły progów i podłogi do poprawienia, tak więc tamtą stronę praktycznie zrobiłem, trzeba się brać za tą. Tu będzie trochę mniej roboty, bo tu podłoga ta, tu jest w lepszym stanie, tu tylko jest te zewnętrzne tak jakby poszycie, więc to zaraz wycinamy. Dopasowujemy łatkę i szpowamy! No, otworzyłem tą drugą stronę. Ja muszę tu wygodnie się położyć. O. Obciąłem tutaj to wygnite. Nie jest aż tak źle, ale też nie jest już mega super. Oczywiście pierdolona pianka montażowa, po prostu jak ja tego nienawidzę. Powycinam tu wszystko dookoła, co jest chore. Znaczy to, co ma rdze. Porobimy zaraz łateczki, zobaczcie w ogóle jaka wilgoć w środku w samochodzie, zaraz tam wycinam też na tej strony podłogę pasażera, najpierw sobie tu zrobię dostępy, elegancko powycinam. No i co, i bawimy się, spawamy. Jest tu tego trochę, no ale co mam płakać, kurwa, że rdza jest. No nic, trudno, wiedziałem, że kupuję gruza. Zresztą, tak szczerze powiedziawszy, tamtą prawą stronę, to potem wam pokażę całość, robiłem na dobrą sprawę 3 popołudnia, więc to też nie jest jakoś mega, mega długo. Moja walka z tym zasranym odpowietrznikiem skończyła się w ten sposób, że... O!
No i mamy, ale szczelił skubany. Odpadają warstwy po prostu materiału, taki ten zacisk jest skorodowany. Bierzemy się za najgorszy chyba element, jaki tu był. Czyli ten oto wygnity, ta oto wygnita końcowa progu. I oczywiście Ham tu musiał napchać pianki, bo jakby inaczej.